może ja rozpocznę, bo nie mogłabym ominąć tutaj Katarzyny, która, no, powiem, że zrobiła mega glow up. Caryca. No musiałam. Kasiu. Wiola, czy teraz jestem damska? Czy teraz ci się podobam? Słuchaj, ta sukienka jest trochę moim zdaniem babcina. Trochę, no nie... Nie jest aż taka, jest dziewczęca, bardzo ładnie wyglądasz, żeby nie było. Dziękuję. Bardzo ładnie wyglądasz, ale ta sukienka jednak mogłaś troszeczkę krótszą wybrać, nie? To może zapytajmy mężczyzn tutaj przy stole, co sądzicie o metamorfozie Katarzyny. Powiola, zacznij! Taka 5/10. A co ci się nie podoba, halo? Powiedziałem 5/10. No, ja też. I średnio, nie? Ja też takie 5/10. Z tą kolarową się pierwszy raz, kurwa, zgodzę. Zaki pizdę tam, manie, kurwa. Ja myślę, że pewne rzeczy lepiej by było przemilczeć i żeby wyrazić jakikolwiek akt sympatii i coś, co należałoby zrobić, to tak chociaż powiedzielibyście 8/10. A to jest ale savoir, to już świadczy o was. I... A to jest savoir vivre czy kurwa show? Z tobą to raczej Patola. Przede wszystkim savoir vivre, nauczy się tego wymawiać. No to siedzisz ze mną na panelu i mówisz, że Patola, no to wyjdź z tego panelu, Boże. Tak ja szczerze, Lasik, jak jesteś taki kurde pewny do Danielki, to dawaj wyjdź z nią, kurde, Roingo. Ja myślę, że ona by cię jednym ciosem zabiła. A ja się z kobietą nie biję. Co robi tutaj Karolina, tak? No. W sensie zastanawiam się, o co tutaj chodzi, ponieważ wyszła z Pauliną i nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rywalkę Paulinki Porzucek, czyli Monikę Laskowską, w tym momencie jest kontuzjowana, dlatego mamy tutaj nową propozycję. Jeszcze kolor nie wiemy, jak się zgadza. Na razie nie wiemy, jak na nią zareagujecie, także słucham tutaj przede wszystkim rywalek. Jak to było? Mam talent. 3 razy nie przechodzisz dalej. Ale poczekaj, ale... czemu od razu już tak odpuszczasz? No bo jeżeli jesteś sportowcem, to idź walczyć do zawodowych federacji, a ale nie do freak fightów, tak jak sama nazwa mówi freak fight. Tu są influencerzy, youtuberzy, ludzie, którzy, nie wiem, zrobili coś głupiego, a jeżeli twoją pasją jest sport, to idź się realizuj do tych, którą też tym pasją jest sport. To, że mam zajawkę sportową, ale też jakby idę w freaki, jakby to, że byłam też w programie, to już też mnie, jakby jestem już w tym gronie. Więc to, że ty mówisz, że to jest moja pasja, ty też możesz mieć inne pasje poza, no nie wiem, wygłupianiem się w internecie. Moją pasją jest na przykład sport. I co my teraz... No to realizują z ludźmi na swoim poziomie, a nie z dwiema debiutantkami. Skoro, nie wiem, trenujesz od lat, to... Jedna z was, nie wiem, która, bo dopiero wskoczyłam, moje pierwsze pytanie było, jak dostałam propozycję tej walki, to ile muszę zrobić wagi? Nie pytałam, kto i z kim. Jakby po prostu powiedziałam, dobra, bierzemy tą walkę. No bo jesteś pewna tego, że po prostu jesteś mocna, dlatego masz wyjebane z kim, bo wiesz, jak ten świat wygląda. Mówisz teraz, że jestem mocna, możecie nawet w 3. Mogę wam oddać moją tutaj... koleżankę, żeby była w waszym teamie i możemy 3 na 1, jak tak no nie, bardzo bo się to boisz. Jest formuła 2 na 2. A możemy zawsze zmienić, jak no się no tak ja boisz. 5 dni, słuchaj, ja przed 5 dni przed walką to chciałabym się wyspać, dotlenić, pospacerować poczekaj, i zjeść. Poczekaj, ale tak naprawdę wyzyskujecie zawodniczkę, więc ty nie masz się czego obawiać. Ale ja mam... Co zyskujemy zawodniczkę? No bo ale mówisz, ja nie rozumiem. Walczymy ty 2 na 2. Ty jesteś naszym kołem ratunkowym? Jakby nie patrzeć troszeczkę tak. Słuchaj, jak jesteś taka cwana, to ja mogę wziąć do teamu koleżankę swoją, Vanessę Romanowski, to weź, możemy do ciebie problemu. Wtedy, to weźcie sobie kogoś, nawet kto walczy. Ale to powiedziałam, że możesz wziąć, ale ty mówisz, że nie. Jak mam wziąć dodatkową osobę w tym momencie? Mówię, że jeżeli chciałabyś, żeby ta walka miała sens... Bo się zakręciłaś. Ja bym... Zakręciłaś się leciutko. Powiedziałaś, że chcesz wziąć swoją koleżankę Vaneskę, okej? Okay? Tak, to musiałabym wyrzucić Sandrę, a nie jestem taka, żeby komuś zabierać okay, walkę. Dlatego ja nie mówię, że masz wyrzucać Sandrę, wręcz przeciwnie. Też możesz wziąć koleżankę, która jest ze mną po mojej lewej stronie. Czyli proponujesz ale ty w tym momencie... Dokładnie tak. Dobra, Ola, mam do ciebie pytanie, bo widzę, że tutaj bardzo ofensywnie działasz. Nie chcesz w takim razie przeciwniczki w postaci Karoliny. Nie chcę takiej przeciwniczki, ponieważ jestem w federacji freak fightowej, jak sama nazwa wskazuje. Chcę się bić z freakami. Mogę podjąć się wyzwania, niemniej jednak na swoim poziomie, a nie dziewczyny... No sorry, wy tu nie wiem, jakby widzowie, my tutaj nie zarobimy kurwa 500 000, że ja sobie mieszkanie za tą walkę kupię, więc nie mam zamiaru zrazić się do sportu, który poniekąd pokochałam. A jeżeli startowałaś w zawodach, to dobrze wiesz, jak łatwo jest się do czegoś zrazić. Chcesz walki? Nie ma problemu. Daj mi jeszcze, kurwa, nie wiem, 5 roku no, potrenować. Jakby nie patrzeć, chcesz walki? Nie ma problemu. Już, jakby jestem już w federacji, podpisałam już umowę, więc prędzej czy później tak się złapiemy. No więc... to się złapiemy, jak dobra, walka dziewczyny, będzie miała dziewczyny, jakikolwiek... muszę wam przerwać. No, chciałabym poznać też zdanie tutaj Pauliny i Sandry. Co wy w ogóle o tym myślicie? Matko, jaka tu stypa. Do mikrofonu najpierw, Paulinka. Dobra, dziewczyny, zrobimy tak. Dam wam teraz chwilę, bo robisz to monotematyczne. Zastanówcie się, jest propozycja walki z zawiązaną ręką. Uważam, że naprawdę to jest praktycznie podłożenie się wam, więc przemyślcie sprawę, bo do walki musi dojść, tyle wam powiem, więc przeanalizujcie sobie to. A my przejdźmy do kolejnych zawodników, bo widzę, że jak nie można rzucać jedzeniem, to kolar się nudzi. Czemu się nudzę? No bo ostatnio bardzo rzucałeś jedzeniem, więc widzę, że jesteś zamulony. Kiedy ja rzucałem jedzeniem? Co ty gadasz? Osoby się pomyliły.
Co ty gadasz? Ja nie rzucałem żadnym jedzeniem. Żadnym? Nie. Nie. Nie, on nie rzucał. Panowie, widzieliśmy... Zostałaś wyjaśniona. Widzieliśmy się 6 może dni temu. Może mógłbyś wyjaśnić swojego zawodnika. I teraz tak, a propos jedzenia, to już 13. To widzę, że Lasik już zjadł cały talerz. Jeżeli będziesz chciał, to tutaj są jeszcze no owoce. Mówię ci, ja na walce będę z 85 kilo ważył, kurwa, jego pierdolę i leży, kurwa. Ty masz mordę jak z Gredek, kurwa. No, z Gredek, kurwa, ja se nie robiłem operacji plastycznej, tak jak ty, kurwa, maniek, jakie więc ludzka tą pizdę, kurwa. Zamknij dupę, kurwa. A ta wolumetria ci została w głowie, widzę. No kurwa, chłopie, jak można 2 tygodnie przed galą, kurwa, iść i robić, kurwa, powiększanie szczęki. No to trzeba być, kurwa, debilem, jaki kurwa. Jaki ci jest, kurwa, przyjebany? Jakie powiększanie szczęki? Co ty pierdolisz? To jest wolumetria. To nie jest powiększanie szczęki, kurwa, debilu jebany. A co to jest? Tylko wyrównanie, kurwa, żuchwy. A, żuchwy. A po co sobie wyrównałeś żuchwę? Bo masz słabą. Ach, ja... Ale wiesz co, ja bym na twoim miejscu też to zrobiła. Wszystko by na twoim miejscu wyrównała. Nie, popatrz na swoją mordę, tobie by się kurwa każda operacja przydała. Ale co ty powiesz 13, jak dostaniesz w pierdol? Ja nie dostanę w pierdol. Cię kurwa gaszę tą jedną ręką, no. Zobaczysz. Nie zdążysz. Ja muszę powiedzieć, Lasik, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Wydaje mi się, że ta edukacja trzymania mikrofonu w ręce trochę wyszła, bo jednak umiesz go trzymać, już nie łapiesz tak dookoła. No słuchaj, ogólnie ja już kurwa chcę tą walkę. Kończył ćpać może, nie? To kurwa, nie ćpam, kurwa, kondon jest bity, kurwa, więc utkaj tą pizdę tam, kurwa. Bo ci wyjebie zaraz z tej kreatywy. Wyjebać to ty se możesz, kurwa, tam w szkole, kurwa, tym... No rzucaj, kurwa, rzucaj, kurwa. Ale powiem ci, bardzo nerwowo jesz. Kurwa, bo bardzo. Jestem, bo wiesz co, jak słucham tutaj tego, że każdy jest, kurwa, sportowcem, to po co, kurwa, przychodzicie do frików? Tu ma być, kurwa, show, kurwa, a nie, no ja się biłam tu, a z tego, co wiem, to Danielka, ty się też biłaś, kurwa, na gali sportowej w Wielkiej Brytanii. Jaka to była gala sportowa? No, biłaś się z... Frikowa. No, a z jaką zawodniczką się biłaś sportową? Frikową, z gwiazdą... No, która jest znana na Instagramie. I zaczęła trenować, bo zaczęła walczyć we frikach. Bo tak bardzo bronisz tej swojej dziewczyny wciąż, no. Tak? O, no to słuchaj, ale... Lasik, bo się gubisz, trzymaj tutaj. Nie w porządku rzecz zauważyłam u góry, jak byliśmy. Jaką? Jaką? Ja ci bardzo chętnie powiem. Twoja dziewczyna do ciebie podchodzi, kiedy ty sobie siedzisz. Siedzi sobie jakiś tam jeszcze jeden przeciwnik, siedzi sobie mój chłopak. I ona do ciebie podchodzi, kobieta w ciąży. No, ona sobie stoi nad tobą, ty nic nie mówisz. Nie mówisz, żeby ustąpiła chociaż miejsca. I mój chłopak mówi, chcesz, możesz sobie chociaż usiąść? Podał jej krzesło. Nie ty jako chłopak, tylko mój chłopak, mój. Musiał podać twojej kobiecie w ciąży krzesło, bo ty nawet nie udostępniłeś miejsca. Ona siedzi, chyba tak z 5 minut stała. Książkę napisałaś już? A nie, nie wstyd ci za to? Ale tak szczerze, że jesteś w ogóle... Nie pomyślałeś, że twoja kobieta może chce usiąść, jest jej ciężko, ale może cokolwiek? To jest słowo klucz, nie pomyślałeś. No. Nie, pomyślałem, ale było dużo pomyślałeś? Miejsca. I to było coś takiego, ty się na nią gapiłeś. Gadałeś do niej, gapiłeś, ona biedna stoi, z brzuchem w ciąży, a ty się na nią gapisz. O Boże. Mój chłopak się patrzy, no bo to ty powinieneś zaingerować w to, a mój chłopak w końcu mówi, tak się patrzy na mnie, chcesz krzesło, słuchaj, nie mówi i ona chciała dalej, to krzesło. Ona siedziała dalej, owszem, ale wiesz, no kurde, ja sobie no siedziała dzięki mojemu chłopakowi, na pewno nie dzięki tobie. Na, to jeszcze książkę napisz, kurwa. Ty zapomniałeś o niej. Jak kurwa... Ty powinieneś w ogóle wstać od razu, jak ona przyszła i zwolnić miejsce kobiecie w ciąży. No widzisz, nie pomyślałem. No, no to zacznij może w końcu myśleć. Myślę, bo naprawdę myślę. Tak szczerze oburzyło mnie to, bo cały czas bronisz wszystko ją. Nie gadajcie o mojej kobiecie, nie gadajcie to, a ty nawet nie umiesz ustąpić jej miejsca. No bo słuchaj, jeżeli ktoś... I zacznijmy od tego, że to było, nie było kamer. Poza kamerami byłeś tak chamski do niej, to ciekawe jak jest w domu. Tak, kurwa, na pewno. Ona robi coś takiego, to co jej podsyłają, nie weryfikuje, tylko kurwa wstawia, co nie? No bo to wiesz, to jest... Ale dlaczego uważasz, że tego nie weryfikuje? Ja? A co, co wstawiłem? No nie, ty coś tam mówił, kurwa, temat. Jaki dług? Jak, kurwa? Kurwa, Kenna na mnie papiery, jakiś kurwa? Ale ja z Kennem już nie mam kontaktu od dawna. Podleź mu za pierdol w łeb. Ja już z Kennem dawno nie mam kontaktu, kurwa. Ale to, że ja się z kimś... Ale to, że ja się z kimś... Słuchaj, to, tu możesz podejść do mikrofonu, chętnie ci kolega da na pewno. Pierdoliłeś kurwa na mój temat różne śmieci, tak? Jakie śmieci? No jakie śmieci kurwa, że Kenny wysyła ci kurwa papiery na mnie? To chcę zobaczyć kurwa te papiery. Ja już zauważyłem. Ja nie, kurwa, że kurwa, mówiłam. Że mamy linię kurwa mieszkał, ty pojebany kurwa jesteś. Ja tylko podeszłem, połączyłem się z nim, bo chciał. A ja mam wyjebać, słuchaj, jeżeli... Czekaj, daj. Nie, bo chłopie, ty... Dobra, wiem, okej, okay, ja okej. Okay. Prawda jest taka, połączyłem się z nim, bo chciał się połączyć. Kurwa, połączyłem się. Jeżeli ale to na chuj się kurwa z tym świecie łączysz? No to się już z nim nie łączy.
łączę, po tym live'ie powiedziałem, że się nie łączy. Nie wpierdalam się w żadne kurwa konflikty, bo jeden, drugi jest kurwa lepszy. To taka prawda, macie coś między sobą, to sobie wyjaśniajcie, a nie przypierdalasz się. Ale to wie... na chuj kurwa ty z nim w ogóle zaczynasz mój temat. Dlatego kurwa powiedziałem mu, że więcej się z nim kurwa nie połączę po tym live'ie. Powiedziałem mu to i już go kurwa nie połączyłem. Ale potem kurwa ludzie na moim live'ie pisali, że ty to na mnie kurwa pierdolisz cały czas. Pierdoli, bo ludzie kurwa poszukam screenu, poszukam kurwa screenu. Ludzie na TikToku lubią kurwa podpuszczać. Nie wiesz jak jest na TikToku? Wiem kurwa. No właśnie kurwa. Stary, nigdy kurwa powiedziałem Kenemu tak. Lasik, mikrofon do cholery. Powiedziałem Kenemu tak. Raz się z tobą połączyłem, raz się z nim połączyłem i powiedziałem, że więcej się już tej kurwa sprawie nie wpierdalam. Macie konflikt, se wyjaśniacie. Ja mam Kolara, kurwa, później jest Bagieta, którego chętnie chcę. Ciebie kurwa. Dobrze, no to się ustaw w kolejce. Nie ma problemu. Z chęcią. No okej. Okay. Kurwa, no to zajebiście kolejna walka. No kurwa, show business, kurwa, is money, kurwa. Ej, zróbcie turniej o walkę z Lasikiem, kurwa. Jak się nauczysz trzymać poprawnie tego majka? Słuchajcie, może zrobimy tak, że Kasia po prostu zrobi walkę 3-1. Co ty na to, Katarzyno? Jak Kasia? Karolina, przepraszam. 3-1. Tak, 3-1. Jak najbardziej, ja to zaproponowałam również, więc jak najbardziej wchodzi. Czyli w jesteś gotowa, na pewno. 3-1. Już dwie ręce. 3-1. No dobra, ale dziewczyny. Ale weź już w końcu odpłyń, dziewczyno, i daj nam święty spokój, bo my i tak tobie tej walki nie damy. Wiem, że przyszłaś tutaj po atencję. I tak się spotkamy. Wiem, że przyszłaś tutaj po atencję, ale nic z tego. Jakby daj nam święty spokój, kurwa, 5 dni. Ale Ola, Ola. Czekać to może, kurwa. Ale tylko ty czekasz, jakby tylko ty czekasz. No bo nikt nie chce ciebie tutaj. Kminisz to w ogóle? Już, Ola. Już te beteczki. Ola! No, nie wiem w ogóle, Ola, co ty tutaj Ola robisz. Na razie to ty mówisz, że nie chcesz. Nie znamy zdania federacji. Paulinka i Sandra się w ogóle dzisiaj nie odzywają. To jest twoja decyzja. Nie wiem, czy jest spowodowana tym, że chcesz podbić swój rekord, ale w tym momencie federacja proponuje dziewczynę, która chce dobrze wyjść. Dobrze, to w takim walka razie będzie, daj mi dokończyć. Walka będzie 3-1, czyli wy 3-1 dziewczynę. Jeżeli masz lepsze propozycje na kilka dni przed galą, słuchamy. Wiesz co, no, bo powiedziałaś, ja nie... że to jest głos wszystkich. Wydaje nie, to mi się, jest twój że zawodnik nie jest od tego, żeby 4 czy tam ile Sandra, dni zostało. Mogłabym teraz ciebie prosić o odpowiedź na to pytanie. Ja absolutnie tak samo podtrzymuję zdanie, że się nie zgadzam. Jestem we frikach, chcę walczyć z frikami. Nawet jeżeli jesteście 3-1. No, oczywiście, że tak. No to, ja to też... jest prawdziwy freak fight, tego chcą ludzie. Oczywiście, że tak. To jest dziewczyna, która walczy tam zawodowo, więc absolutnie nie wyrażam zawodowo, zdania. Nie mam takiego. No tak, całkowicie nie wyrażam zgody, żeby walczyć w ogóle z tą dziewczyną. Nie wiem, kto to tak samo jest, także nie będę tutaj w ogóle się wypowiadać na jej temat. No i tyle, no ja się nie zgadzam, chcę walczyć z frikiem, bo jestem we frikach, przygotowuję się do friku. Że podsumuję. Po pierwsze, związana ręka odpada. Całkowicie ta osoba odpada i myślę, że Ola podtrzymuje moje zdanie. 3-1 nie będziemy odpada. Dawać jej intencji po pierwsze, a po drugie nie wiadomo, kto to w ogóle jest i nie będziemy tak samo z nią walczyć. Często we frikach walczysz nie wiadomo z kim, bo to często jest też tak, że to są osoby, które się pojawiają pierwszy raz. Natomiast no tak, chciałbym sprecyzować... prawo wyboru. Tak, tak, jest, jasne. Więc... dlatego szukamy kompromisu jakiegoś, rozumiem, żeby tu znaleźć. To odpada, czyli 3-1, ręka związana. Nie masz żadnej innej możliwości. Mogłaby się nawet turlać. Dlaczego dzisiaj właśnie przyszłaś w takim wydaniu? No bo w takim wydaniu, umówmy się, jeszcze cię nie widzieliśmy. Czy to przez to, że ostatnio podczas konferencji Viola użyła kilku mocnych słów odnośnie twojej aparycji, czy o co ogólnie chodzi? Ale ty pięknie składasz te zdania. Nie no, dziękuję. Wiesz, no, generalnie właśnie dlatego, żeby już gdzieś tam... Bo nie wygląda, chciałaś powiedzieć, że nie daje rady, że nie wygląda na taką, co by składała zdania. Nie, no dzięki na taką Michał, dobrze cię mieć obok. Właśnie dlatego, że wiesz, gdzieś tam taki ogólnie był zamysł, że pierwsza konferencja lekko męsko, panel z dziewczynami bardzo męsko, a druga konferencja... Czyli nie jest to spowodowane tym, że gdzieś tam słowa Violi cię zabolały, po prostu chciałaś dokonać nie, jakiegoś performance'u. Jasne, to było od początku zaplanowane, a to, że Viola tam powiedziała, co powiedziała, no wiesz... Ale ja też się nie obraziłam, no ja po prostu się zapytałam, bo coś mnie ciekawiło, ale no ja uważam, że cię jesteś nie obraziłam. Bardzo ciekawska. Ty jesteś właśnie taka bardzo taka dociekliwa, ciekawska, złośliwa, no, ofensywna. Co jeszcze byś chciała wiedzieć? Malówka. Nie, no ja uważam, że cię nie obraziłam, no bo to nie jest złe, co robisz. Ja to toleruję, co jakby... Toleruję? Ale co tolerujesz? Przemianę. Jakby, no ja nie mam nic do tego, tylko po prostu byłam ciekawa, jeżeli, wiesz, bardziej się uważasz za dziewczynę, a robisz się na chłopaka, to po prostu byłam ciekawa, dlaczego, co i jak, nie? Ja się uważam za dziewczynę, a nie bardziej się uważam za dziewczynę. No, no uważasz się za dziewczynę, dokładnie, no. Dobra, myślę, że przyszedł czas na podsumowanie. Dziewczyny, zostajecie przy swoim zdaniu, tak? Z początku konferencji. Komisja orzekła tutaj dwuosobowa, że tak. A gdyby miało nie dojść do walki? Życia.
ostatnie tutaj zdanie do twojego przeciwnika. Ja Maciek. Powiem tylko tyle, Kolar, weź ty se kurwa pierdolni sole trzeźwiące, bo ty jesteś w takim amoku, że ja pierdolę. Właśnie, mam amoka, mogę ci sprzedać, jak chcesz. No to se sprzedaj, kurwa, ty tam lubisz strzelać, a czemu mam nie wyjść do walki? No ty wiesz czemu. A bo co, bo kurwa co? No powiedz no. Masz z nóżką coś tam i mówisz, no kurwa, chłopie, naciągłem delikatny nogę, ja cię rozpierdolę w sobotę. Chłopie, zobaczymy, kurwa. Chłopie, dostaniesz taki knockout, że będziesz, będziesz śpiewał barkę, wiesz? Dobra, no do zobaczenia. Czy... Obudzisz się, kurwa, wiesz, kiedy się obudzisz? W karetce, kurwa. Zobaczymy, no. Tak samo mówiłeś o Alanie, że Alan wygrał z Alanem, kurwa. Waży... Ile zrobiłeś treningów do tej walki? 5? No 5, ale kurwa... A ja zrobiłem, kurwa, 2 pełne miesiące, więc kurwa cię rozpierdolę. Ci, co się, to się, kurwa, zdziwią. Stawiajcie na mnie, bo tego kurczaka rozpierdalam 13 kwietnia, a potem bagieta, kurwa, ja tam szykuję się na ciebie, kurwa. Pierwsze niech cię Darek napierdoli, a potem ja cię, kurwa, mogę rozpierdolić. Pizdę, kurwa, przegrywasz to i jesteś pizdą. Tak, ty, kurwa, mówiłeś tak o każdej walce, chłopie, z kim ja walczyłem, z kim ty, kurwa. Ale, no z kim ty walczyłeś, kurwa? Kurwa, z osobami, które by cię rozjebały, się kładłeś, kurwa, nad nich ciosu nie zadał się, kładłeś. Co ty pierdolisz? Kondonie bity, kurwa. Czuły punkt, zapraszamy do face to face, panowie, chodźcie, bo to jest ten moment. Nie, Lasik, wracaj, spójrzcie sobie w oczy, niech to będzie naprawdę prawdziwy face to face, widzowie tego chcą. Lasik, podejdź, nic Lasik się nie stanie. Lasik drży. Żeby się nie przewrócił, pistoje. Ale Lasik, chodź tutaj na chwilkę, chodź jeszcze do kamery staniecie. Ostatnie podejście, chłopaki. Chodź. Lasik, nie uciekaj, stoicie tutaj. Ja po prostu muszę między nimi. Chodź, bliżej. Mnie nie uderzy. Chodź. Dobra, nie będę go bił, 13 go rozpierdalam jedną ręką i nara. Słuchajcie, do kamery spuszczę. Przypomnę tylko tak. 13 kwietnia panowie biją się w formułę. Boks, małe rękawice. Uwaga, no limit, czyli bez czasu. I tutaj jedna ręka będzie przywiązana. Która? Lewa. Ciekawe, co powiesz 13 kwietnia, jak ci skończę, kurwa, karierę, a później ci, kurwa, zostanie tylko jówko na przetarcie. Ale drży ci ręka. Bo już, kurwa, jestem naładowany na niego, kurwa. Ej, ale powiem ci naprawdę, ja rozmawiałem, kurwa, jak ty ze mną przegrasz, to ty możesz wypierdalać z tych frików. Kto ci powiedział, że ja przegram? Przecież, no, kurwa, nie chcę mi się naprawdę z tobą gadać, bo ja cię rozpierdalam tego 13 i nara, pizdo.